Siemano, siemano, witam, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym oto poradniczku, tym razem na wyskakujące suby. Tych poradników jest multum, możecie sobie wejść, praktycznie wpisać wyskakujące suby, jest po prostu tego multum. Każdy to może sobie obejrzeć, no ale moi widzowie mnie prosili o poradnik, więc lecimy z poradniczkiem. Oczywiście macie stronkę już przed sobą, więc wybieracie, jak chcecie się zalogować tutaj do tej strony. Jest dużo możliwości. Jest Twitch, jest Facebook, jest tutaj YouTube. To już jak tam od was zależy. A więc przechodzimy sobie. Oczywiście u mnie się to wyświetla po polsku, dlatego że mam stronkę tutaj tłumaczoną. No i jesteśmy w tym oto naszym tutaj poradniczku o wyskakujących subach. Więc przechodząc do to jest test, więc tutaj mi teraz nie wyskoczy, bo nie mam. Tu wchodzimy w subskrybenci, czyli raz, dwa, trzecia zakładeczka. Jeżeli nie będziecie mieli po polsku, to będzie subscriber, więc to będzie po angielsku. No i tak jak widzicie, ja tutaj nic nie zmieniam. Można sobie ewentualnie tutaj sobie zmienić rodzaj, tak? Czy to ma być obrazek i tekst w środku, czy to ma być obrazek, tekst obok, albo obrazek, tekst niżej. Tutaj nic nie zmieniałem. Tutaj po name robicie sobie swoją frazę, jaką tutaj sobie piszecie. I tutaj możecie sobie wpisać dowolne. Ja sobie to wpisałem. Dziękuję za suba. Dołączyłeś do ekipy Dragona. To te MTM nawet sobie mogę wyrzucić. Tu mogę nawet dopisać A. Zapisz ustawienia. Oczywiście zapisało. Tu możecie sobie GIF-a też wrzucić. Jest zmień medium, media. A widzicie, ja tu mam kilka takich swoich wgranych. Żeby wgrać, to wybieracie sobie tutaj chmurkę, prześlij, upuść. Możecie sobie właśnie wrzucić, co tam sobie będziecie chcieli. Ja sobie takiego smoka skaczącego wrzuciłem. Można różne giveaway'e wrzucić i tak dalej, to działa. Swój dźwięk też, tylko że musicie, jak chcecie sobie dźwięk zrobić, no to musicie sobie przerzucić w tutaj w format OGG jakiś tam kawałek, na przykład w zależności ile to ma trwać, tak, bo mój trwa, czas trwania alertu to jest 10 sekund. Możecie sobie tutaj go nawet wydłużyć, żeby on trwał dłużej, ale ja tutaj tego nie robię, mam ustawione 10 sekund. No i muzyka też jest pod długość, tak? Opóźnienia tekstu wobec alertu. Tutaj ja mam ustawione 1 sekundę, że najpierw się obrazek pojawi, a za chwilę po nim idzie tekst. Można to sobie jeszcze trochę dłużej wysunąć, na przykład 2 sekundy. Ja mam to zrobione na 1 sekundę. Fajny wtedy efekcik jest, tak? Ustawienia czcionek, tutaj też sobie możecie wyrzucić. Ja mam rozmiar 64 piksele na grubość czcionki 800. Też możecie sobie wrzucić swój. Oczywiście kolor tekstu jest u mnie biały, podświetlenie koloru jest na taki zielonkawy, coś jak ten napis. Warianty ostrzeżeń, tutaj tego nie ruszam. I tak to widzicie, tak to wychodzi. Teraz wam pokażę, że to działa. Odpalę sobie OBS-a swojego. Mam nadzieję, że to złapie. Jest OBS. Jest moja scenka. Tak jak widzicie, jest tutaj moja scenka z tutaj do robienia. I żeby sprawdzić, aha, no i jeszcze jak już sobie to wszystko ustawicie, elegancja Francja, prawda? To tutaj odznaczacie sobie wszystkie te inne pozostałe, zostawiacie tylko subskrybenta. Tu możecie sobie kliknąć, tu wam się pokaże ten wasz
tajny kod łamany, który jest do subów. Robicie sobie go kopiuj. Tutaj wyskoczy, że skopiowano URL. Wchodzicie sobie w swojego OBS-a. Wrzucacie sobie, klikacie sobie plusik, robicie sobie przeglądarkę. Potem możecie sobie wpisać cokolwiek, scenkę. I wrzucacie sobie ten nasz kochany URL. I sprawdzacie, czy to działa. I właśnie wchodzicie w test subskrybenta. Proszę bardzo. Jak żeście słyszeli, ja tu wam zrobiłem drugi, żeby to było jako potwierdzenie, że tam to wklejone zostało. Ja to sobie usunę, bo jest mi to niepotrzebne. No i działa. Działa. Tak jak widzicie, to działa. Czasami jest tak, to zależy od internetu. Czasami wyskakują, czasami nie wyskakują. Dlatego ja mam też ten licznik właśnie zrobiony. Jak będziecie chcieli, do licznika też mogę dać poradnik, jak sobie zrobić kolorowy licznik tutaj, taki co mój mryga, plus napis suby. Też mogę wam to dodać, nagrać wam poradnik, jak będziecie chcieli, więc piszcie pod tym poradnikiem w komentarzach, czy byście chcieli poradnik do licznika kolorowego. Też wam to nagram. Nie ma problemu. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że pomogłem. Jak pomogłem, to łapa w górę. I piszcie w komentarzu, czy chcecie poradnik do kolorowego licznika. Dzięki, trzymajcie się, cześć.